Moje wspomnienie z mojego egzaminu było niezwykłe i koszmarne. Byłem wtedy hipisem. Należałem do tak zwanej elity hipisów polskich. Zresztą o tym też Sipowicz w swojej książce Hipisi Polski pisze i tam jest moje zdjęcie. W związku z tym, ponieważ szkoła w tym czasie, kiedy ja zdawałem w latach 70. była zdoktrynowana przez komunistów, w związku z tym takie osoby jak ja, z długimi włosami, z hipisami były niemile widziane. A ponieważ miałem pochodzenie robotnicze, więc osoba, która tu była pierwszym sekretarzem partii, nie skojarzyła, że ten okropny hipis z krzyżem na piersi to jest ten sam facet, który najlepiej zdaje, a ma pochodzenie robotnicze, ponieważ było sekretarzowi partii, podstawowej organizacji partyjnej w szkole, trudno zajrzeć. Kiedy już dostałem się na najwyższym miejscu, na trzecim etapie, pewni profesorowie, jak profesor Bosak, idąc korytarzem, chroniąc mnie przed sekretarzem partii, już wiedzieli wtedy, że jest niemożliwe, żeby mnie odseparować od reszty grupy, a zdawałem najlepiej. Mieli przyjemność, wielką przyjemność przedstawienia mnie i powiedzieć, to jest właśnie pan Grzegorz Małecki. Wtedy zobaczyłem człowieka, który zalał się krwią wręcz czerwoną, ponieważ skojarzył sobie, że ten hipis to jest ten, któremu kibicował i któremu kibicował tylko dlatego, że miał po prostu pochodzenie robotnicze. A wtedy za pochodzenie robotnicze dostawały się tak zwane punkty preferencyjne, których niestety nie posiadałem i zdałem najlepiej, ponieważ chroniony przez profesora Bosaka, profesora Bratkowskiego i profesora Hasa, żeby nie doszło do tej konfrontacji pomiędzy obrzydliwym hipisem a dobrze zdającym kandydatem, przeszedłem za pierwszym razem i zdałem na najwyższym miejscu.